Siemanko, z tej strony Mdziak, a dzisiaj zagramy sobie we FNAF in Real Time Demo. W końcu dorwałem się do tej gry, naprawdę nie mogłem się doczekać publicznego demo, które wyszło jakiś czas temu i teraz możemy ograć sobie FNAF in Real Time na tym kanale. Ale tak widzicie, patrzę sobie tutaj na jedną rzecz w menu głównym, 6-hour mode. 6-godzinny tryb. Lis, już patrzę na ciebie. A my zagramy sobie Night One Demo dzisiaj. Pamiętajcie, że moja własna oryginalna gra horror dalej powstaje i jej strona na Steamie jest już oficjalnie opublikowana. Gra nazywa się Whispering Death i koniecznie dodajcie ją do listy życzeń na Steam. No i lecimy. Noc pierwsza. Nie miałam okazji grać dawno we FNAF 1 i boję się i się trochę obawiam, że zapomniałem, jak się gra we FNAF 1. Fredziak się już rusza. O ty, dziadu ty. Ha. Ty, dziadu ty. Hello? Hello, hello? Hello, hello. Hello. I'm... Can you hear me? I can't hear you. Oh, what the heck? Jakie ładne animacje! This has happened before, where the input on your phone isn't working. Jakie smooth animacje, yo! Fix the microphone on your phone. To jest przerażające, jakie animacje to są dobre. All right. I just gotta read out this thing. Aha. Corporate jargon. I contractually have to, or I could get fired, so just, Foxy! Okay. Eh! Just let me do it, and I'll... Foxy! Przestań! Nie rób mi tak! Where is it? Foxy! Dziadu! Okay. Nie! Got it. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come yes, to Foxy. Life. Biegnie. Here at Fazbear Entertainment, we like preserving an atmosphere of wonder and hope. So smutny Foxiak. Every chance you get, make sure you add to the immersive experience that is the Fazbear Freddy. Oh, Freddy! Cholera jasna, Freddy, co ty tu robisz już? It promises to be our very best. Freddy! Freddy, porumbało cię! Freddy! Freddy, porumbało cię! Porumbało! Porumbało Fredziaka! Dobra, no to chyba... Chyba jestem martwy. Chyba pozdrawiam. No, świetnie. O, świetnie. Fajnie. Mhm. Pozdrawiam. Gdzie jest Freddy? Cofa się Freddy. Dobra, Nara. Nara. Dobra. Dobra. Jest jeszcze w miarę stabilnie, w miarę stabilnie. Jest jeszcze stabilnie, okej, dobra. Mam ich z powrotem na kamerach. W miarę stabilnie. Druga jest dopiero. Jesus. Zaczynam się martwić. O nie, Freddy. Freddy, nie idź sobie. Freddy, nie rób mi tego. No Freddy! Freddy, co ty tu robisz? And you will not be able to figure this out on your own based on wiem, Chica w tym wszystkim. Clues, o, Chica jest za drzwiami. Can actually close using buttons to your left and right. Wow. This innovative technology allows for the doors to be closed using electricity. Okej, to jest akurat intrygujące. Nie wiedziałem, że wy tu możecie być we dwójkę. Foxy mi zaraz przyjdzie na... O, bojacz! If you need food during the night, feel free to grab a pizza from the kitchen. The cost will be taken out of your salary with interest. Dobra. The code to the employee bathroom is 17. Mam trochę problemów technicznych. Dajesz, Foxy, dajesz. 5,
Smutne. Trudno. 7, 6, 4, 5, 3. O! Jesus, zapomniałem, że wy się pojawiacie teraz tak stricte w drzwiach. Bo on się poszedł. Nie wiem, gdzie jest Fredziak. Chica się cofa. Dobra, Nara. O, jestem martwy jak nic. W sensie jakby, powaga, jestem martwy jak nic. Don't let the animatronics in, and have a very fun and exciting 6 hours of doing nothing but this. Mm-hmm. That's right. You're spending 6 hours doing this. Remember that. Maga. 6 whole hours. Freddy. At Freddy's. This is what you chose to do. Sitting down for 6 hours. Freddy. At Freddy Fazbear's Pizza. Boi? A ty co tu robisz? Zgubiłeś się chyba, przyjacielu. Last portion of the script they give me is so aggressive. Okej, poszedłeś sobie. Points out the fact that you're doing this for 6 hours. It's quite like it's weird. Yeah. So I apologize. Ja nie lubię. Oj, ja nie lubię. O, ja nie lubię. Zaczynam się... Nie. O, nie. O, nie. Jest Chipita w tym wszystkim. Tu jest Chipita. To jest też Freddy, dobra. Jesus. O, jasne, że Foxy'ego nie ma. Halo, Foxy? Hi, thank you for calling John's Fantastic Pizza. Open 24 hours. What can I get started for you? Yes, we do deliver. Okay, Freddy. Extra cheese. Freddy, gdzie jest Freddy? Freddy, okay. Gdzie jest Freddy? Freddy. Hold the sauce. Okay. Freddy, gdzie jest Freddy? Do you want any extra toppings? No. Freddy, gdzie jest Freddy? Sorry, give me one nie wiem, gdzie jest Freddy. Have a good night at Fazbear's Pizza. Goodbye. Freddy, gdzie jest Freddy? Oooo! Cześć. Freddy, gdzie jest Freddy? Mam 5% energii. O, ja tego nie przeżyję przecież. Nie ma opcji najmniejszej w ogóle, że ja to przeżyję. O, no to pozdrawiam. Pozdrawiam. Zapomniałem, jak się we FNAF 1 w ogóle gra. Ja nie wiem, jak ja tak szybko pozbyłem się w ogóle całej swojej energii. Ale to jest ten moment, kiedy jestem martwy. No, świetnie! Super! Mhm. Yeah. Oho. Aha. Pozdrawiam! Ciężka jest ta gra. Muszę przyznać. Jest ciężka. Oh my god! Ciężka jest ta gra. Oj, ciężka. FNAF 1 nie był tak ciężki. Ciężko jest ich upilnować na kamerach, kiedy oni czasami mogą z tych kamer po prostu zniknąć na dłuższą chwilę. Ciężko jest. Oj, dobra jest ta gra. Oj, jest dobra. Wow. Jest dobra. No dobra, myślę, że podejmiemy sobie jeszcze jedną próbę. Zobaczymy. Czy mi się uda za drugim razem? Jak nie, trudno, ale powiem wam, że... O kurde, nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko to przejść. Muszę więcej oszczędzać energii. Dobra. 90% już mi spadło. Na niczym. Nie świecę świateł. Nie. Nie zamykam drzwi. Już. 50% psów do psów. Cześć. Wtedy się ruszą niestety. To może tworzyć trochę problemu.
Dobra, weź już. O, Freddy. Nie lubimy się Freddy. Very best yet. Of course, Freddy himself is here to stay, being our prized main character, alongside longtime returning companions like Chica, who had a restaurant of her very own back in the day. No halo, Foxy, proszę cię, no. No nie macie tu. A blue, brash beam of excitement for our young audience. Finally, we come to Foxy the Pirate, who has a stage of his own. He's the one who's under maintenance right now. Czemu Foxy nie biegnie? Ja mam maksymalne zużycie, a ja... Together, our four fun, fantastic friends. Nie rozumiem. Nie rozumiem. The best in early 80s pop songs that we could license for cheap, along with a few more copyright-free jams. The lead singer with Chica on backup vocals. Bonnie as the lead guitar and Foxy uses his hook and sword as a percussion triangle. No, weź! There's a bit more. So just bear with me. No nie, no zgubiłem całą bandę. You work the night shift and are our pizzeria's prized guardian. Make sure you're checking the cameras all night long, cause our Faz band likes to take. Bo niego w ogóle nie ma na żadnej kamerze. Foxy wybiegł, ale go nie ma. Freddy stoi mi za drzwiami, Chiki też nie ma. Form of media. And you will not be able to figure this out on your own based on very obvious context clues, but the doors can actually close using buttons to your left and right. Mam dziwne wrażenie, że coś popsułem. This innovative technology allows for the doors to be closed using electricity, but you need that power for your lights and camera monitor as well. How cool. A, bo patrzenie w kamerę też zużywa prąd. Boże, zapomniałem. Dlatego ja tak źle energię. No idź. Ej, bo ja nie chcę nikogo malwić, ale ja zepsułem tą grę komputerową. O, już nie. Co się stało w takim razie? Chyba nie rozumiem. Foxy przepadł. Bonnie przepadł. Freddy mi teraz przepadł, co gorsza. To otworzy problemy. Ups. Wydaje mi się, że coś jest nie tak. I coś chyba spieprzyłem z tą grą komputerową. Cześć. Prawie na pewno coś spieprzyłem z tą grą komputerową. To tak nie powinno wyglądać. Nie wiem co powiedzieć w ogóle na ten temat, bo jakby to jest głupie. Bo ja sobie po prostu popsułem. Bonnie jest po tej stronie? O, to coś nowego. Leciak jest za drzwiami. No ale to, że Foxy nie przybiegł, mimo to, że jest autoforter. O, jest akurat zarąbiście dziwnie. Idź stąd, gościu, idź stąd. Ja jestem martwy na pewno, ale jakby dziwię się, co się dzieje. Jest jedyna rzecz, jakiej nie rozumiem. A to ciekawe, że błoniarz może mi też przyjść z tej strony. To jest akurat bardzo ciekawe. Możliwe, że się po prostu blokowały animatroniki po jednej stronie i nie mogły wszystkie przyjść naraz. Or something like that. A dlaczego Foxy'ego nie ma? To już nie wiem. Nie mam pojęcia! Nie ogarniam, co się dzieje.
Mam 11% energii i nie ma piątej, więc... Chyba pozdrawiam. Chyba już nie ma szans na przetrwanie dla mnie. Oj, chyba nie ma. Chyba nie dam rady, nie dotrwam. Jakby była piąta, to jeszcze może. Ale nie dotrwam. Cika mi się ustawia za drzwiami dziwotymi. To jest ciekawe. No nie, no proszę, no. No ja was błagam. Dajcie mi chociaż raz. Chociaż raz. Te błędy, które tutaj napotykam, to nie jest moja wina, no proszę was. No błagam. To nie jest moja wina. Czemu? No dajcie mi przeżyć, chociaż raz. Dajcie mi raz przeżyć, proszę was. Nic nie robię. Nic nie robię. Sprawdzę tylko jeszcze ewentualnie. Nie. Nic nie robię. Idą mi naklepać. Co się dzieje? One grają na scenie. O mój Boże. Dobra. Ja miałbym przejść Six Hour Mode. Na pewno. Nie. O nie. No i przegrałem. Nie. Byłem tak blisko. Przez dłuższą chwilę zgłupiałem, bo po prostu zniknęły wszystkie z kamer. O, no to będzie ciężka gra. To będzie ciężka gra. Ale to dobrze, może to lepiej, że to jest ciężka gra. O kurde, no powiem wam, że... Skomplikowanie będzie przejść tą grę. No ale to jest tylko demo, więc nie będę męczył tej pierwszej nocy, teraz następne 20, 30, 40 minut. Poczekamy na pełne wydanie, możliwe, że coś nie działa tak jak powinno, bo wydaje mi się, że animatroniki nie powinny po prostu zniknąć ze wszystkich kamer. Foxy mi w ogóle zniknął z kamery z Pilot Cove'u, nie przybiegł i nic się z nim nie działo dalej, więc mam wrażenie, że jeszcze tutaj są rzeczy do poprawienia. Mimo wszystko jest to demo, więc nie ma co oceniać książki po okładce. Gra zapowiada się naprawdę zarąbiście, nie mogę doczekać się jej pełnego wydania. Na pewno ją ogram i na pewno spróbuję ją przejść w całości, jak wyjdzie. A to by było ode mnie na tyle na dziś. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że taki odcinek się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. Pamiętajcie, że moja oryginalna gra horror Whispering Death jest już na Steamie i możecie dodać ją do listy życzeń. Trzymajcie się i cześć! Miłego dnia wszystkim!